Jeszcze raz pytanie. Kiedy zmarła babci mama? No. Jeszcze raz, babcia. Babcia, to moja. No, twoja mama. No. W drugi rok wojny spanowało znowu zapalenie opon mózgowych. A gdzie pochowana? Takie wirusowe. A gdzie pochowana jest? No tam, w Kruszlewie. No. Tam mam grób mamy. A tam jest... Tato w Poznańskim, mama jak daleko. No. A ten grób jeszcze jest mamy zadbany, tam opiekują się, czy...? Pięknie, ta cała... cioci Władki, Gosia. Aha. Zabrała, zrobiła grobowiec. Zabrała babcię, zabrała swojego braciszka. No ona śpi w Szuflandii, nie? Przerwę zrób babci. Tyle tu bisie. Do spania. Babcia, dobrze, się fajnie rozgadała. No. Do spania, babcia. No, babcia wygadała do spania, ona jest najbardziej żywa. Tutaj dziewczyna normalnie, kobieta, to już babcie wyganiają, no. Koniec świata. Może mówię, on już teraz widzę, jak tak się nabiega, dużo to może go nogi bolą. Czyli tam jest rodzina, która dba cały czas o grób. Matki, babcia twojej matki dba cały czas, ktoś jest, co dbał o ten grób, tak? W tej Kurzulowej, tak? Tak, tam mam Gosia, siostra, no to Danki, te tam Danki, to no. Może z nosą, z Mielca, z nie. Nie, to już nie. No to tam dwie tego, to Gosia jest tam u nas, ty Kruszlowy, co tego ona zrobiła taki piękny grobowiec i zabrała babcię do tego grobowca i tego małego, co i zmarł tam, to jest piękny tam, byliśmy, widzieliśmy.